Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i dziękuję za liczne przybycie. Tym razem pokażę Wam coś niesamowitego, coś co jeszcze na moim kanale nie gościło. Oto Hammer H3, czyli teoretycznie ten najmniejszy, najbardziej skromny, ale powiem Wam, że w rzeczywistości to auto to i tak jest bestia. W bardzo szybkim skrócie powiem Wam, że historia Hammera rozpoczęła się od wojskowego Humvee, następnie pojawiła się cywilna wersja H1, której dwa pierwsze egzemplarze zamówił Arnold Czarnoczarny, następnie na rynek trafiło H2, którego miałem okazję nagrywać, ale w wersji limo, i w roku 2005 na ulicach zagościła właśnie H3. Była ona produkowana do 2010, a prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w 2007. Co bardzo ważne, ten model w przeciwieństwie do starszych braci nie był budowany przez firmę AM General. Wykorzystuje on natomiast platformę GMT355, z której korzystał Chevrolet Colorado. Z tym, że General Motors wyjaśniło, że platforma ta została bardzo mocno przebudowana i oba auta współdzielą zaledwie 10% części. Oczywiście jak na Hammera przystało, nawet ten model jest bardzo duży, chociaż pod pewnymi względami to może być tylko wrażenie, gdyż jego długość łącznie z kołem zapasowym to raptem 478 cm. No właśnie, raptem. Ogólnie to jest dużo, ale wiele osób myśląc o Hammerze wyobraża sobie jakiegoś kolosa o 5, a może nawet i 6 metrach. Zarówno szerokość, jak i wysokość to prawie 2 metry, a więc mamy do czynienia z takim mało aerodynamicznym klockiem, chociaż prawdę mówiąc w Hammerze aerodynamika się zupełnie nie liczy, tym samym prędkość maksymalna nie jest istotna, gdyż de facto jest to auto terenowe. Tak, wiem, wiele osób myśląc o Hammerze wyobraża sobie to auto w warunkach wieczornych, sunące powoli po bulwarach, być może w Las Vegas, takie typowe auto pokazowe, które z terenem zbytnio nic wspólnego nie ma, ale po pierwsze, ten egzemplarz to jest H3 Alfa, co w kontekście silnika jest bardzo, ale to bardzo istotne, chociaż o tym za moment. A po drugie, jest tutaj dodatkowy pakiet Adventure, a poza nim taki gadżet jak na przykład wyciągarka. Do tego mamy tutaj zaczepy, również z tyłu, i dodatkowe oświetlenie. A sam w sobie pakiet Adventure oferował 33-calowe opony, zawieszenie offroadowe, blokadę dyfra i reduktor 4:1, przy czym standardowa wartość wynosiła 2:64:1. Łącznie to wszystko miało poprawić zdolności terenowe, w tym prześwit, kąty natarcia i zejścia. Prawdę mówiąc, jakaby to wersja nie była, zawsze przed zakupem używanego samochodu polecam sprawdzenie numerów VIN, na przykład na Car Vertical, gdzie po wpisaniu kodu rabatowego JARPEN otrzymacie do 20% zniżki. W raporcie możecie trafić na ciekawe zdjęcia prezentujące wcześniejsze uszkodzenia oraz na archiwalne zapisy przebiegów, dzięki czemu dowiecie się, czy przypadkiem auto, które chcecie kupić, nie miało cofanego licznika. Ciekawych aut na rynku jest do wyboru, do koloru, upewnijcie się tylko, że wiecie, co kupujecie. Link do Car Vertical zamieściłem w opisie pod filmem. Tak jak powiedziałem chwilę temu, prezentowana H3 to wersja najlepsza. Alfa. Gdy model ten jednak debiutował, był on wyposażony w dosyć anemiczną 3,5-litrową jednostkę L52. Co ciekawe, była to rzędowa pięciocylindrówka o mocy 218 koni. Następnie w roku 2007 troszeczkę ją zmodyfikowano, nazwano ją LLR. Pojemność wzrosła do 3,7, a moc do 245 koni. W Alfie natomiast mamy jedyne słuszne rozwiązanie, jakie wypada mieć w Hammerze H3, a mianowicie V8 o kodzie LH8, która pali tylko delikatnie więcej od swoich pięciocylindrowych braci. Jej moc to 305 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 434 Nm. Oficjalnie według producenta samochód ten w mieście pali 18 litrów na setkę, a w trasie 15. Znając rzeczywistość, amerykańskie V8 te wartości mogą wydawać nam się bardzo niskie, ale trafiłem na kilka testów długodystansowych, m.in. jedna redakcja amerykańska przejechała 17 000 mili, średnie zużycie paliwa wynosiło 16 litrów. Myślę, że dla wielu osób są to dosyć akceptowalne wartości, dlatego też prezentowana H3 nie jest wyposażona w instalację LPG. Spójrzcie sami, w bagażniku żadnej butli z gazem nie ma. Co do jego pojemności, wynosi ona 710 litrów, natomiast po złożeniu oparć tylnej kanapy wzrasta ona do 1790. Jednak jakichś strasznie ciężkich przedmiotów wozić tutaj nie można. Maksymalna ładowność to 400
499 kg. Wersje pięciocylindrowe mają troszkę lepszy wynik, a mianowicie 590 kg. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj pewnego rodzaju wadę. Po złożeniu oparć podłoga nie jest całkowicie płaska, a więc osoby lubiące kemping i spanie w samochodach no zbytnio się tu raczej nie wyśpią, ale mogą sobie przecież zamontować akcesoryjny namiot na dachu. Co do pozostałych wartości, na haku można maksymalnie pociągnąć 2700 kg, a auto samo w sobie waży 2 300 tony. Przechodząc już do kabiny, oględziny rozpocznijmy od jej tylnej części. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to ilość miejsca. Jest go naprawdę dużo. Druga natomiast to uchwyt na kubek. Wygląda to dosyć elegancko. Zasiadając za fotelem kierowcy, który wyregulowałem na swój wzrost, a przypominam, mam 1,90 m, jestem naprawdę zadowolony. Siedzi się fantastycznie. Gangsterom tym oryginalnym i podrabianym na pewno się tu spodoba. Przechodząc już do przodu, na kierownicy logo Hummera nie ma, jest Alfa. Miejsca na kubki są dwa, na podłokietniku jest mała łatka, a schowek pod nim jest dosyć duży. Cztery szyby i dwa lusterka regulowane są elektrycznie. Fotele z przodu również, z tego co widzę, są one podgrzewane, przy czym regulacja kąta nachylenia oparcia wykonywana jest za pomocą dźwigni. Co do ich kondycji, to jak sami możecie zauważyć, jest naprawdę dobrze. Żadnych przetarć, czy to na boczku oparcia, czy boczku siedziska, nie widać. Wszystkie nitki są na swoim miejscu, no może nie wszystkie. Spójrzcie na logo Alfa wyszyte na zagłówku. Tutaj możemy zauważyć, że kilka niteczek już delikatnie puszcza, ale to jest naprawdę drobny szczegół. Patrząc sumarycznie na oba fotele, jest naprawdę dobrze. Z wyposażenia mamy tutaj jeszcze klimatyzację, jest radyjko z dużym wyświetlaczem i wspomniana wcześniej blokada dyfrów. To nie są jeszcze roczniki z portami USB, ale mamy dwa złącza 12V, a więc możecie poratować się przejściówkami. A jak w tym aucie otwiera się schowek? Sprawdźmy. O, myślałem, że będzie gorzej. Jak widzicie, to spowolnienie pojawia się na samym początku, a nie pod koniec, no ale mimo tego i tak przy opadaniu nie tłucze. Aktualny przebieg według wskazań licznika to niecałe 118 tysięcy mil, a więc prawie 190 tysięcy kilometrów. Niestety jest to kolejne duże amerykańskie auto, które nie jest w stanie pomieścić 1,5-litrowej butelki wody. Podobny problem występował w poprzedniej recenzji Amerykańca drugiej generacji Jeepa Grand Cherokee. Cup holdery są zbyt małe, schowki na drzwiach zbyt wąskie. Zmieszczą one może jakąś grubą kopertę, ale na pewno nie wodę. Schowek pod podłokietnikiem pomiędzy fotelami, tak jak mówiłem, jest duży, ale niewysoki. Także woda leci gdzieś do tyłu, pora na telefon, schowek tutaj z przodu może zmieści Nokia 3030, także nowy telefon musicie trzymać w miejscu, gdzie powinny być kubki, także jeżeli coś pijecie, no to nie pogodzicie tych dwóch rzeczy, telefon musi trafić do kieszeni, ale to są szczegóły. Kwintesencją tego samochodu jest to, jak on jeździ, jakie wrażenie wywołuje na osobie, która jest za kierownicą, na przechodniach, jaką ma prezencję i to tyle. Tego typu drobne elementy może nie są już aż tak istotne. Dobra, wrzucamy D i jedziemy. Rozpoczynając od fragmentu asfaltowego, no wrażenie jest naprawdę niesamowite. Czuję się, jakbym jechał w jakimś czołgu. Auto jest ogromne. No może nie ogromne, no bo przecież nie ma 5 metrów, ale jest szerokie. Czujemy, że jest tutaj dużo miejsca. Czujemy, że siedzimy wysoko. Czujemy się, no, lepiej od innych, jakbyśmy mogli ich staranować, jakbyśmy faktycznie jechali czołgiem. Bo zwróćcie uwagę, że wysokość tych szyb, a w zasadzie ich niskość, jest ewidentna. One wyglądają jak troszeczkę takie, nie wiem, dziurki może w czołgu, przez które osoba obsługująca czołg jest w stanie spoglądać na zewnątrz. I tutaj mam takie wrażenie. Dolna krawędź szyb jest bardzo wysoko, praktycznie na wysokości barków. No, czujemy się, jakbyśmy dosłownie jechali jakimś pojazdem armii. Co do kontroli auta na drodze, no to jest wysokie. Przechyla się przy zmianie kierunków. Czuć, że mamy te wielkie, kostkowane opony. Ich żywiołem jest off-road, ale podejrzewam, że wielu właścicieli tego typu samochodów będzie jeździło jednak po drogach asfaltowych. Także co do akustyki, co do wrażeń tego typu, jest troszeczkę głośno. Zjadę może na chwilę na
mały off-road, bo wcześniej, gdy szukałem miejsca do nagrywania, powiem wam, że tego typu manewry jakieś były bardzo przyjemne. Auto jest duże, ale bardzo zwrotne. Ono dosłownie zawraca w miejscu. Takie mam przynajmniej wrażenie. Jeśli naprawdę lubicie taplać się gdzieś w błocie, jeździć po bezdrożach, oj, aż zazdroszczę przyszłemu właścicielowi tego samochodu, który będzie mógł wykorzystać jego potencjał na 100%. Co do silnika, tak jak mówiłem, rzędowe pięciocylindrówki według wielu osób są uznawane za zbyt anemiczne. Tutaj mamy ponad 300 koni, ale też wysoką masę. Jak to wpływa na wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o przyspieszenia? No jest takie delikatne wciśnięcie w fotel na początku. Także trochę zajmuje, katalogowo 8 sekund. Gabaryty tego auta sprawiają, że no, nie odczuwamy tych przyspieszeń zbytnio, ale ta moc bardziej będzie praktyczna właśnie w jakimś offroadzie, na bezdrożach, gdzie no, potrzeba troszeczkę pary, aby wyjechać z trudnej sytuacji. Także no, co ja wam mogę więcej powiedzieć? Żywiołem tego auta jest albo wieczorny spacer po mieście, albo to, do czego został stworzony, czyli przemierzanie ciężkiego terenu, gdzie może być bardzo dobrą alternatywą dla wszelkiego rodzaju jeepów. I dodam jeszcze jedną ważną rzecz, jak mogliście zauważyć, auto wygląda naprawdę ślicznie, pod względem czystości jest naprawdę dobrze. Jest to kolejny egzemplarz, który otrzymałem do testu od firmy Twoje Auto Cars & More, czyli od dealera samochodów używanych, który specjalizuje się głównie w Amerykańcach, właśnie Jeepach, Hammerach. I przy okazji w Twoje Auto możecie skorzystać również z usług detailingowych. Twoje Auto mieści się w Elblągu, także jeżeli jesteście tutaj gdzieś z okolic, śmiało sprawdzajcie, link w opisie pod filmem. Gdy Hammer ten był nowy, na rynku europejskim kosztował 49 tysięcy euro. Doliczając inflację, wyszłoby nam 70 koła, a uwzględniając akcyzę 83. Po przeliczeniu na złotówki daje to nam 354 tysiące. Prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wyceniony na niecałe 90, a więc na raptem 25% wartości początkowej. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie i ogólnie o Hammerach H3. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!